Cześć, siemanko. Guten Morgen. Woron Kolarzyna, witam was serdecznie. Trzeciego dnia w challenge'u. Jak się okazuje, miał być bardzo fajny dzień, bo wstałem, nie bolało kolano, wszystko ładnie, pięknie. Chciałem wyjechać godzinę wcześniej, ale ten oto gościu, ten nie chciał wgrać nowej trasy przez godzinę. Straciłem godzinę. Dobra, udało się. Żeby było śmiesznie, jeszcze lepiej. Okazało się, że tak miałem zastane kolana, że przez jakąś następną godzinę nie mogłem kręcić. I mówię tak, wziąłem sobie, wybrałem tym razem trasę w tej nazad. To znaczy wklikałem sobie gdzieś tam w mapę 150 km w jedną i z powrotem. W tej chwili mam zrobione 120 km. Zostało mi niby 177. Ale powiem wam, że kuźwa nie chcę znowu wracać o 11. Średnia niby 23. Ale to jest tak wymęczone, że to jakieś nieporozumienie. Najlepszą ciekawostką jest to, zobaczcie jaki ja mam rytm. Kuźwa, łożyska mi się zatarły w nogach. Nie to, że nie mają siły, tylko po prostu nie mam siły kręcić szybciej. Po prostu łożyska się zatarły. Nogi się opaliły trochę. Także jest wesoło. Jechałem przez fajne miasto Lüneburg na starym kanale. Był filmik z Lüneburga. Piękne miasto, ale powiem wam, że nie mam ochoty w ogóle wam pokazywać czegoś na siłę, bo miasto jest na tyle ładne, starówka, że zasługuje na to, żeby na spokojnie wam to pokazać, a nie tak więc innym razem. Także trzeci dzień będzie jeszcze gorszy od drugiego, jeśli chodzi o nagrywkę. Wrzucę wam makowe pole, ładne było, to stanąłem. Także plan jest taki, że wracam teraz 120 km nazad, bo tam już jechałem. I po prostu dokręcę resztę, te chyba tam 60 km na miejscu. Zrobię wczorajszą pętelkę i po prostu odhaczę. Ale do rzeczy, jak czytacie opis i tytuł na dzisiejszy dzień, motto to w ultrakolarstwie jedzie głowa, nie nogi, i coś w tym jest, bo noga nie jedzie. Kurwa, ta też spalona. Noga nie jedzie, ale głowa mówi: no Woron, kuźwa, nie denerwuj mnie. Do przodu kręcimy, jest challenge. Jest najlepszy egzamin na to, żeby się sprawdzić, czy podołamy na mistrzostwach. Żeby przejechać cały dystans na spokojnie. Fajne jest to, że jest trzeci dzień, a ja wstaję, jadę, siadam, kręcę i jest dobrze. Co mnie bardzo cieszy, zobaczcie, średnie tętno tu. Dobra, gdzie jest? Jest 115. Kurde, jeszcze
niedawno bym powiedział, że to jest niemożliwe, żeby przez 5 godzin mieć średnie tętno 115, ale dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście usłyszeć to, co Woronkolarzyna znalazł, bo nie wymyślił, no ja tam wymyślił. Wymyślić tam mogę głupoty. Jaki trening stosuję? Nie jest to stricte trening taki jeden do jednego, ale po prostu tak jakby główne założenie tego treningu wykonuje i kuźwa działa, nie? Jeśli działa to na osobę taką jak ja, czyli na chciałem powiedzieć zasranego, ale to brzydkie słowo, na gościa, który ma zepsuty brzuch i to działa, dobra, może średnie czy tam prędkości nie są wielkie, ale sam fakt, że wsiadam, kuźwa, robię 300 km, wstaję, na drugi dzień robię dalej 300 km, wstaję na trzeci dzień i jeszcze nie skończyłem i cisnę następny kilometr. Także kurczę, głowa w ultrakolarstwie niestety, ale jedzie głowa, nie nogi, bo jak ktoś ma nogę, to zrobi ten dystans, raz, dwa, trzy, pójdzie do domu i ma odhaczone, a ci co niestety nie mogą, nie mają predyspozycji, jadą głową. Dobra, o, ziewa mi się, widzimy się. Mam nadzieję, że już na pętelce, bo będę chciał się skupić teraz przez te 120 km na tym, żeby wrócić w miejsce wyjazdu. Dobra, 6 minut wam już zmarnowałem. Aha, to jeszcze nie koniec, ze 4 wam jeszcze ukradnę. Na razie. Dobra, mamy 222 km. I no, zostało mi jeszcze jakieś 18 km do końca powrotu, ale stwierdzam, że nie ma co ryzykować przed mistrzostwami z tymi kolanami. Po prostu dojadę sobie dzisiaj na spokojnie. Pokażę wam teraz zdjęcie, bo mi się przypomniało, jaka była różnica wczoraj w mocy, jakie jedna i druga noga podawała. No, umożliwia mi taką rzecz to, że mam pomiar obustronny, także fajnie można to sobie sprawdzić i potem zweryfikować, która noga nie domaga. Także będzie jakieś 240 km dzisiaj. To i tak nie jest mało, zważywszy na to, że mając 4 dni wolnego, zrobiąc sobie taki test, to i tak dużo mam nowych odpowiedzi. Wiem na pewno już jak zacząć w ogóle pierwszy etap, bo już wiem, gdzie popełniłem błąd na pierwszym etapie, ale to zrobimy na podsumowaniu tego challenge'a, a jutro po prostu wstanę bardziej wypoczęty i zrobimy sobie 300. Ale nikt nie powiedział, żeby jeszcze nie dobić tych 350 i zrobić te 1200, także to jeszcze nic nie jest przesądzone. Także no, coś jedzie. Także ja mimo wszystko jestem mega zadowolony z tego, co zrobiłem w te 3 dni, ale ojejku, wzięła się. Ale to właśnie o to w tym chodziło, żeby sprawdzić siebie i tak jak przybicie piątki z EJ-em 606 km dało mi dużo odpowiedzi na to, jak pojechać piękny wschód, a teraz te dni pokazują mi to, jak pojechać mistrzostwa świata, żeby przejechać cały wyścig i dojechać do mety. Także dużo fajnych odpowiedzi, a tak jak mówię, nie ma co się forsować i wypykać przed mistrzostwami, jak można to z głową teraz zrobić. No, także zapewne w tym momencie Łukasz by mnie gdzieś tam reanimował
gdzieś tam pewnie w jakimś tam lesie porozkładany na stole i ratowałby mi te kolana. Ale jutro też jest dzień. Także cóż ja mogę wam powiedzieć? Jeszcze raz dzisiaj, jeśli chcecie być wirtualnym członkiem naszego teamu, możesz nam postawić kawusie. Na pewno kawka chłopakom będzie lepiej smakowała i będzie nam dużo łatwiej na trasie. Także co? Do zobaczenia jutro. Woron jest fajterem, już mam tytuł dobry na jutrzejszy, ostatni, czwarty dzień. Dzisiaj ultrakolarstwo nie jedzie nogami, tylko głową. A jutro mam fajny temacik. Dobra, trzymajcie się, bo zabrałem wam 10 minut z życia. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.